Panie trenerze, czy szukanie nowego narybku, nowych talentów za oceanem przyniosło już jakieś rezultaty? To czas pokaże. Skupiliśmy się na dwóch rzeczach. Ta pierwsza rzecz była dla nas najważniejsza, czyli obserwacja, rozmowa z zawodnikami, z trenerami, z dyrektorami sportowymi zawodników, którzy na co dzień występują w lidze MLS tutaj w Stanach, ale też rozmowa z nowymi zawodnikami, mam tu na myśli Gabriela Sloninę, ale też możliwość zobaczenia nowego narybku, który przystąpił tutaj do naszego mini zgrupowania dwudniowych tutaj treningów w Garfield. Bardzo fajna inicjatywa. To są młodzi zawodnicy, utalentowani. Zobaczymy, jak potoczą się ich losy. Na pewno każdy z nich marzy o tym, żeby w przyszłości zagrać z orzełkiem na piersi. Otrzymali od naszej federacji pierwszy raz sprzęt obrędowany z orzełkiem, plecaki, torby, dresy. Także byli bardzo, bardzo wzruszeni, ale też bardzo mocno zaangażowani i też pokazali duży potencjał. No właśnie, był pan już w Illinois, jest pan tutaj. Jak to tournée po Stanach Zjednoczonych wygląda i kiedy się kończy? Skończy się w przyszłym tygodniu, w piątek. No byliśmy już w Bostonie, byliśmy w Chicago, wróciliśmy do Nowego Jorku, teraz wybieramy się do Orlando, spotykamy się z zawodnikami, ale też w najbliższą środę będziemy obserwować z trybun mecz naszego pierwszego rywala na Mistrzostwach Świata Meksyku, który zagra z Gwatemalą w Orlando i właśnie jutro się tam wybieramy. Rozmawiał pan z niektórymi zawodnikami. No dużo się mówi o poszukiwaniu bramkarza. Czy to jest główny cel? Nie, główny cel to był, żeby spotkać się właśnie z Karolem Świderskim, z Adasiem Buksą, z Patrykiem Klimalą, ale też, żeby z Józiakiem Kamilem, on jest akurat po kontuzji, wraca, nie udało się zobaczyć, może jeszcze się uda po drodze właśnie do Orlando. Z Gabrielem spotkałem się również dlatego, że jest to młody, obiecujący zawodnik, na co dzień występujący już w piłce seniorskiej, bardzo utalentowany, polskie korzenie, polskie rodzice, mówi po polsku, także porozmawialiśmy, spotkaliśmy się jednego dnia w restauracji, następnego dnia na stadionie. Daliśmy mu koszulkę pamiątkową z numerem 1 na przyszłość. Musi podjąć decyzję, w której reprezentacji chciałby występować, bo nie jest tajemnicą, że również reprezentacja Stanów Zjednoczonych interesuje się tym zawodnikiem. Już był na pierwszym zgrupowaniu. Mam nadzieję, że spodoba mu się to, co u nas będzie miał okazję zobaczyć. Mam nadzieję, że to, co ustaliśmy sobie, czyli w czerwcu przyjedzie do nas na zgrupowanie i będzie miał szansę zobaczyć wszystko z bliska. Czyli dostał koszulkę i dostał konkretną propozycję? Dostał koszulkę z numerem 1, z czego Wojtek szczęsny żartował, że to chyba dług 21, bo wiemy, że Wojtek jest naszym pierwszym wyborem i tu się nic nie zmieniło. Myślę, że po rozmowie doszliśmy do wniosku, że takie powołanie jest bardzo prawdopodobne. Powołania wyślemy już w połowie maja, bo 30 maja zaczynamy zgrupowanie, 2 tygodnie przed tym musimy wysłać powołania. Ustaliliśmy, że powołamy 4 bramkarzy, tych, którzy byli prawdopodobnie na zgrupowaniu u nas w marcu, a Gabryś miał być tym 5. zawodnikiem, żeby przyjrzał się, jak funkcjonuje reprezentacja Polski, żeby zobaczył, jaka atmosfera panuje wokół reprezentacji i żeby też pokazał swoje umiejętności. On musi podjąć sam decyzję, w maju dopiero kończy 18 lat, żeby zdecydować się na grę w reprezentacji Polski, to jeśli zagra kilka meczów po punkty, to już automatycznie będzie naszym zawodnikiem, będzie grał. Ale nie chcemy tutaj żadnych sztuczek stosować, on musi sam być do tego przekonany, stąd też pomysł, żeby przyjechał, zobaczył. Na dziś jest bardzo, bardzo zadowolony z naszej propozycji, zobaczymy, jak to się potoczy. No, w Europie nie mówi się o MLS jako jakiejś bardzo silnej lidze. Dlaczego tutaj szukamy? Nie mówi się o silnej lidze, ale akurat w przypadku bramkarzy to wielu z nich grało z powodzeniem w lidze angielskiej i to na najwyższym poziomie, w najlepszych klubach. Także tutaj, jeśli chodzi o pozycję bramkarzy, to jest dobra tradycja. My szukamy zawodników polskich. Mówię tutaj o Świderskim, o Buksie, o Jóźwiaku czy Klimali. Zobaczyć chcemy, jakie są dyspozycje i bardzo istotna rzecz dla nas. Chcemy mieć dobry kontakt z trenerami, bo mistrzostwa odbędą się wyjątkowo w listopadzie. Chłopcy przyjadą w poniedziałek, a w czwartek, już mówię, już 17 listopada, wyjeżdżamy na zgrupowanie do Kataru. Musimy dobrze mieć poukładaną współpracę z klubami, żeby wiedzieć wszystko o zawodnikach, zanim oni przyjadą na zgrupowanie, bo nie będzie czasu na budowanie formy fizycznej. Po prostu wszystko się będzie odbywało w klubach. Stąd też musimy być cały czas z nimi w kontakcie, mieć jak najlepsze relacje, żeby te informacje dobrze do nas wpływały. Czy jest jakaś szansa, że któryś ze znalezionych tutaj w Stanach zawodników pojedzie do Kataru? Znaczy, myślę, że od tych znalezionych to myśli pani chyba o tej młodzieży, tak? Myślę, że to jest za wcześnie i tutaj nikomu takiej nadziei nie będę dawał. Nie młodzież, ale tych, co już grają na co dzień w MLS. No tak, myślę, że duże szanse ma i Karol Świderski, i Adaś Buksa, którzy już grali w reprezentacji, zdobywali bramki. Podobnie jak Kamil Jóźwiak, Patryk Klimalek jeszcze nie grał w pierwszej reprezentacji, ale znam go doskonale, bo grał w młodzieżowej reprezentacji u mnie, także to są zawodnicy, którzy są najbliżej tej pierwszej reprezentacji. Pan ma dużo doświadczenia z trenowaniem młodzieży. To takich młodszych szukamy teraz?
Szukamy przyszłości. Przede wszystkim szukamy, też chcemy dać sygnał, że Polski Związek Piłki Nożnej jest otwarty na zawodników, którzy mają polskie pochodzenie, czują się Polakami, mają talent przede wszystkim do tego, żeby grać w piłkę, i chcemy dać im sygnał, że każdy wyróżniający się zawodnik, który jest Polakiem i chce grać dla reprezentacji Polski, chcielibyśmy wiedzieć o nim jak najwięcej i ocenimy, czy jego poziom wystarcza do tego, żeby grać w reprezentacji, czy to będzie U15, czy U21, czy pierwsza reprezentacja, ale to jest proces, to też się tak z dnia na dzień wszystko nie wydarzy, że przyjedziemy na jedno czy drugie zgrupowanie tutaj do Stanów Zjednoczonych i nagle 5 zawodników młodych trafi do reprezentacji. Tak na pewno nie będzie, ale też przyglądamy się i dziewczętom, które grają też tutaj z powodzeniem w Stanach Zjednoczonych. Miałem też takie spotkanie z jedną z piłkarek właśnie w Bostonie, która grała w reprezentacji już młodzieżowej przez COVID. Teraz to się wszystko zatrzymało, ale znowu za chwilę pewno wróci do naszej reprezentacji. Także tutaj myślę, że inicjatywa jest słuszna. Otworzyliśmy się jako Polski Związek Piłki Nożnej tutaj na Stany, bo to jest olbrzymi region, mnóstwo Polaków, ale też mnóstwo ludzi, którzy chciałoby grać dla reprezentacji Polski. To na koniec pomówmy jeszcze o innej reprezentacji. Czy dzisiejsze ustawienie było długo przemyśliwane przez pana? Nie, tutaj spontaniczne będzie ustawienie. Wykorzystamy te linie tutaj do futbolu amerykańskiego. Każdy będzie się poruszał wzdłuż tych linii wszerz. Nie, to traktujemy jako zabawę. Zresztą tutaj bardzo miło byliśmy goszczeni przez te 2 dni. Wczoraj 2 treningi dla młodzieży, później uroczystość, wręczenie nagród. Bardzo miło, sympatyczna atmosfera też. Wielkie zainteresowanie ze strony tutaj Polaków mieszkających na co dzień w okolicy Nowego Jorku i nie tylko, także było nam bardzo miło, sympatycznie. Dzisiaj spotykamy się na boisku i zakończymy w ten sposób właśnie tą naszą przygodę z okolicą Nowego Jorku. Czyli mecz PZPN kontra działacze Polonini. Jaki wynik pan obstawia? Znaczy pan będzie w bramce, więc od pana wiele zależy. Tak, ale ja będę krótko w bramce, dawno nie grałem i też nawierzchnia nie sprzyja mi. Sztuczna nawierzchnia dla mnie to nie jest dobre rozwiązanie. To jest zabawa, na pewno wszyscy pograją. Wynik jest sprawą otwartą. Wiem, że wczoraj na balu, przy okazji tej ceremonii, dużo się o tym meczu mówiło. Tutaj piłkarze występujący na co dzień tutaj w Garfield i w okolicy bardzo się zaangażowali w to, żeby tu przyjechać z największą ilością zawodników. Dużo jest też takiej młodzieży, która jeszcze gra, także myślę, że oni sobie mają przewagę teoretyczną, ale boisko wszystko zweryfikuje. Boisko do futbolu amerykańskiego. Nie kusiło pana, żeby spróbować? Nie, ale przyznam szczerze, że po raz pierwszy, kiedy byłem w Stanach w 2010 roku, później jeszcze raz w 2011 miałem okazję raz zobaczyć finał Super Bowl. Właśnie Patrioci grali z Giants. To był taki mecz, chyba Giants wygrało. I wtedy po raz pierwszy zobaczyłem Toma Brady'ego, legendę. Poczytałem troszeczkę o nim. Się okazuje, że babcia z pochodzenia Polka, także polska krew w nim też płynie. I teraz przy okazji, będąc na meczu Karola Świderskiego z Adasiem Buksą, właśnie Adaś Buksa rozgrywa mecze, gdzie przez 19 rozgrywał Tom Brady, największa legenda, quarterback tutaj futbolu amerykańskiego. Także gdzieś tam ta wiedza się przydaje. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Powodzenia. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Miłego dnia. Panie trenerze! Bogdan Tereszkiewicz, których nie widziałem, Kasia Wice, to blisko mieszkańcy. W 2001 roku zwycięstwo w Chicago w turnieju. Tu trzeba go kryć, ktoś musi go kryć. Tego naszego 17. Nie, to ja słyszę, że on machnął się raz, drugi, co jest?